Franciszek to z całą pewnością papież o wielu opiniach, który przez jednych uważany jest za prawdziwe zbawienie dla Kościoła, natomiast przez innych brany jest za diabła, który chce zwieść ludzi. Tymczasem okazuje się, że wiele sytuacji w czasie pontyfikatu Franciszka było niezwykłych, a nawet nadprzyrodzonych. Czy to znaczy, że Franciszek jest wyjątkowym papieżem? Na początek sytuacja, do jakiej doszło w 2015 roku. Czy Franciszek ma umiejętność uzdrawiania? Rodzice małoletniej Gianny odchodzili od zmysłów, kiedy okazało się, że na mózgu dziewczynki pojawił się olbrzymi niebezpieczny guz. Co gorsza, według słów lekarzy, guz ten kompletnie nie nadawał się do leczenia operacyjnego, co też odebrało rodzicom resztki nadziei i wyraźnie zmniejszyło szanse dziewczynki na wyzdrowienie. Ostatnim ratunkiem okazało się spotkanie z papieżem podczas światowego spotkania rodzin w Filadelfii, na które rodzina wspólnie się wybrała, marząc, by Ojciec Święty pomógł ich dziecku lub chociaż je pobłogosławił. Tam właśnie Franciszek pocałował chorą dziewczynkę w czoło i choć pomimo, że akt ten nie wydawał się szczególnie niesamowity, to zmienił absolutnie wszystko w stanie dziecka. Na drugi dzień okazało się, że guz, który dotąd trapił Gianę, wyraźnie się zmniejszył, a dziewczynka stała się radośniejsza. Lekarze dotąd nie rozumieją przypadku Gianny, której guz już prawie całkowicie zniknął, a oni dalej nie wiedzą, czym jest to spowodowane. Jak sądzicie, uważacie to za przypadek, cud, czy może zadziałało to po prostu pozytywne nastawienie? Jeśli chodzi o papieża, to od początku, zdaniem wielu osób, owija go prawdziwa chmura zagadkowości. Bez wątpienia jeszcze bardziej teorię tą udowadnia wydarzenie na placu Świętego Piotra, kiedy to po mszy 21 maja 2013 roku podszedł do jednej z osób jeżdżącej na wózku inwalidzkim i złapał ją za głowę, jakby miał dokonać aktu błogosławieństwa. Człowiek jednak bardzo dziwnie na to zareagował, otwierając szeroko buzię i wydając dźwięki, jakby się dusił. Cała sytuacja wyglądała zupełnie, jakby niepełnosprawny odczuwał olbrzymi ból po dotyku papieża, co bez wątpienia przywodzi na myśl egzorcyzmy, którymi z mocą Boga posługują się kapłani, by wypędzić demony, które często przy tym zadają fizyczny ból ciału opętanego. Według oficjalnych oświadczeń wydarzenie na placu było tylko zwyczajną modlitwą, a nie żadnym rytuałem kapłańskim. Jednak to nie jest w stanie przekonać każdego. A wy jak sądzicie, co właściwie stało się po mszy? Czyżby Watykan ukrywał przed nami prawdę? W piątek 27 marca papież Franciszek dokonał błogosławieństwa Urbi et Orbi, które przeprowadzone jest tylko w wyjątkowych momentach takich jak święta, ale też mroczne i trudne chwile dla świata. W czasie ceremonii posłużono się krzyżem z kościoła świętego Marcelego, który był niesiony w 1522 roku w procesji odganiającej dżumę. I to właśnie w czasie tego błogosławieństwa wiele osób dostrzegło coś, co przez niektórych zostało nazwane cudem. Na niebie dostrzeżono bowiem Maryję, czyli Matkę Jezusa, która miała przyglądać się, jak Ojciec Święty modli się błagając Boga, by oddalił zniszczenie od świata. Co o tym sądzicie? Czy to faktycznie była Maryja? A może uważacie, że to naturalne zjawisko?
Pojawiły się nawet przypuszczenia, jakoby Franciszek był samym antychrystem, którego ludzie spodziewają się od lat. Ile w tym prawdy, to jak zwykle zostawiamy wam samym do przemyślenia. Jednak zdjęcie, które jakiś czas temu pojawiło się w sieci, wywołało wiele kontrowersji i niektórych przeciwników aktualnego papieża w jakimś stopniu do Ojca Świętego przekonało. Mowa o fotografii, która została wykonana w 2015 roku w Paragwaju, na której nad papieżem Franciszkiem widać dziwną granatową istotę przypominającą postać zakapturzonego bytu, jak i co najważniejsze kształt przypominający gołębia. Luty 2024 to stanie się w Polsce. Link do filmiku na ten temat w opisie. Egzorcyzmy zawsze były obiektem kontrowersji i lęku. Niezależnie od tego, czy ludzie wierzą w ich paranormalne znaczenie, czy nie, każdy w jakimś stopniu się ich obawia, gdyż boimy się utraty kontroli nad swoim własnym ciałem i życiem. Tym bardziej tak głośno zrobiło się o egzorcyzmie, do jakiego miało dojść w Brazylii, które odprawiała grupa zwana jako Heraldowie Ewangelii. Grupa składa się w większości z młodych osób, które praktykują celibat i poświęcają sporą część dnia na modlitwę i poznawanie Biblii. W lutym 2016 roku grupa odprawiała egzorcyzm na człowieku, którego imienia nikt nie wymienia. Przez osobę tą w pewnej chwili miał przemawiać diabeł, który powiedział coś bardzo dziwnego na temat ogromnego meteorytu, który wpadnie do Oceanu Atlantyckiego. To jednak nie wszystko, bowiem chwilę później istota ta wyznała, iż posiadają cały Watykan, bo Franciszek jest ich człowiekiem i zrobi wszystko dla swojego pana. Diabeł wyznał także, że nigdy nie dopuści, by Franciszek odszedł, bowiem kolejny papież będzie inny i zbyt dobry, by wypełniać złe plany. Luty 2024 to stanie się w Polsce. Link do filmiku na ten temat w opisie.